Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I have a song. I don't know that my voice is going to sing it. What we see around us, the power of God. I have not too much. My too much is on ULAB. But I can be speaking some Polish. That is Dutch. Okay. Jezus Chrystus jest obryciem miło serdzia Ojca. And I jesteśmy obryciem Jezusa. So, okay, I hope the too much is out of ULAB. Tak, tłumaczowi się już skończył urlop. Okay, idziemy. Idziemy. So, what I am seeing here and what we are seeing in the whole world. To, co widzę tutaj, co obserwuję na całym świecie, is not a working of anybody, but God himself. To działanie Boga, nie człowieka, tylko samego Boga. He is raising up men and women. On podnosi kobiety i mężczyzn, boys and girls, chłopców i dziewczynki, of his heart's desire, według pragnienia swojego serca. And that's what he wants to see from now on. I teraz on tylko coś takiego chce widzieć. It's a journey. A jest to podróż. And Pope Francis says, I am praying for this. I papież Franciszek mówi, że modli się o to. That by the end of this whole year, żeby na końcu tego roku świętego, the jubilee of roku mercy, jubileuszowego miłosierdzia, we all agree, żebyśmy wszyscy się zgodzili co do tego, to be under the King Jesus Christ, że chcemy być pod panowaniem Króla Jezusa Chrystusa. He will govern our life. I tylko On będzie rządził naszym życiem. So that's the whole journey. A więc to jest ta podróż. And please let us not lose our vocation in this world. I proszę, nie utraćcie swojego powołania na tej ziemi. We are born Catholics. Urodziliśmy się katolikami. We are mother. I jesteśmy matką. And Pope John the 23rd, he said, a papież Jan XX powiedział, że nadszedł czas dla nas, to come out as Mother Church, abyśmy wyszli jako Kościół Matka, who loves all, która kocha wszystkich. And stop the doors, i mamy, that have been closing other people to come and worship and praise the Lord with one heart. I mamy otworzyć te drzwi, które były wcześniej zamknięte przed ludźmi i nie mogli wielbić Boga jednym sercem. And Francis says, the walls have been broken. I papież Franciszek mówi, że te mury runęły. So if there is in you a wall, a więc jeśli w tobie jest jeszcze mur, member of your family to come and experience the presence of God in you, który in nie your pozwala heart, jakiemuś członkowi twojej rodziny przyjść do ciebie i doświadczyć obecności Pana w twoim sercu, gaze into the heart of Jesus. To zacznij się wpatrywać w serce Jezusa. He says, I want to draw everyone, bo on to mówi, me and to the Father. Ja chcę pociągnąć wszystkich do siebie i do Ojca. I'm the gate.
Ja jestem bramą. Through whom all have to pass. Przez którą wszyscy muszą przejść. To the Father. Do Ojca. I don't want to lose anyone. I nie chcę utracić nikogo. And please, in the name I proszę of Jesus, w imię Jezusa. Don't lose anyone. Nie utraćcie nikogo. No matter whatever that bez względu person na has done to you. Co by człowiek ci uczynił. And John Paul says, a Jan Paweł mówi, are we going to add more depression to those who are already depressed? Czy ty chcesz dodać więcej depresji tym, którzy są już w depresji? Whoever has done something wrong is already sick. Jeśli ktoś uczynił coś złego, to już jest chory. And we're not going to add more sickness a to that my nie person. Mamy mu jeszcze dawać większej choroby. God is not there to add more sickness to us. Bo Bóg nie jest Bogiem, który dodaje nam chorób. And Pope Francis says the mystery. A papież Franciszek mówi, of being a Christian, of having Christian faith. Że tajemnica bycia chrześcijaninem i tajemnica posiadania wiary w Jezusa Chrystusa lies in being merciful. Leży w tym, że jesteśmy miłosierni. And by so doing is quoting Saint Thomas. I w ten sposób papież cytuje świętego Tomasza. To be merciful, być miłosiernym, is to show to true znaczy faith in God. Pokazywać prawdziwą wiarę w Boga. And this is not by our own doing. I tego nie robimy o własnych siłach. We need to ask God to give us that power. Musimy prosić Boga, żeby dawał nam tą moc. And it is free of charge. I ta moc jest za darmo. We want to ask him. Chcemy go prosić, to be the Lord of our life. Żeby on był panem naszego życia. To rule every action we do. Żeby kierował każdym naszym czynem. And so I call this session. Dlatego ta konferencja. I know you are used to it, but I want to repeat it. Wiem, że jesteście już do tego przyzwyczajeni, ale chcę jeszcze powtórzyć. Jesus is the Lord of my life. Chcę powtórzyć to, że Jezus jest Panem mojego życia. Tak jest tytuł tej konferencji. So you want to open your heart. A więc otwórz swoje serce. And that's what Mother Mary is saying to us. I właśnie to mówi nam Maryja Matka. Listen to what my son is saying to you. Słuchajcie tego, co mówi wam mój syn. I know some people are writing to me letters. Wiem, now, że niektórzy z was piszą do mnie teraz listy. In this retreat you are not stressing Mother Mary. Ale w trakcie tych rekolekcji my nie koncentrujemy się na Maryi Matce. But in the vision, when you go to the visions, ale the kiedy, visionaries, Medjugorje. Ale kiedy słyszysz o wizjach, Fatima, na przykład Lourdes, Medjugorje, Fatimie, Lourdes, to w każdej wizji Mother Mary is a very humble woman. Maryja Matka jest bardzo pokorną kobietą. And she's saying, i ona mówi, please, proszę, listen to my son. Słuchajcie mojego syna. I want my son to be glorified. Ja chcę, żeby mojemu synowi była oddana chwała. And for many years, i od wielu lat, we have talked a lot and experienced dużo mówiliśmy i dużo doświadczaliśmy about the motherhood of Mary. Na temat macierzyństwa Maryi. And now she's saying to us, a teraz ona mówi do nas, it's high time, że najwyższy czas, you listen to my son, żebyśmy słuchali because jej syna, ponieważ my soul, moja dusza rejoices, raduje się in God my Savior, w Bogu moim Zbawcy. Because ponieważ Mother Mary, Maryja Matka, her entire being, całe jej jestestwo, was saved, całe jestestwo from Maryi sin. Matki zostało zbawione od when, grzechu. At the very even before she was knitted in the mother's womb. Jeszcze zanim została utkana w łonie swojej matki. And she wants us to gaze. I dlatego ona pragnie, byśmy wpatrywali się i słuchali, and be sensitive, i byli wrażliwi, of the presence of Jesus in our lives. Wrażliwi obecności Jezusa w naszej, wrażliwi na obecność Jezusa w naszym życiu, to be the temple bo ona of the Holy chce, Spirit. Żebyśmy byli świątyniami Ducha Świętego. And wherever we go, i gdziekolwiek pójdziemy, we want to pray as we have already repeated the prayer, będziemy modlić się of Sister Faustina.
modlitwą siostry Faustyny, świętej Faustyny. Come. Proszę, into my heart, wejdź w moje serce with all your titles, ze wszystkimi swoimi atrybutami, tytułami. Bring in that unfathomable love, i niech Twoja obecność we mnie będzie tą niesamowitą, niewyobrażalną miłością, że gdziekolwiek pójdę, będę promieniała Twoją miłością. Ona będzie lśniła na mojego bliźniego. And Saint Paul says, a święty Paweł mówi, we need to be, że musimy być the perfume, zapachem of God's smell wherever we go. Aromatem, zapachem Boga, gdziekolwiek idziemy. We must be the odor of God wherever musimy we go. Musimy być zapachem Boga, gdziekolwiek idziemy. Catholically. Katolicko. That means everywhere we go. A to oznacza wszędzie, gdzie idziemy i wierzymy, in this, wierzymy w to, being everywhere, że, at any time, że będąc wszędzie, w każdym czasie, the order of God, wprowadzamy porządek Boży i wszędzie jesteśmy smell ludem, który Jesus, as it were, pachnie Jezusem. And we demonstrate it with our cross, a okazujemy to our rosary, poprzez nasz krzyżyk na szyi, nasz różaniec. We hear Mother Mary talking to us. I słyszymy, że Maryja Matka as mówi our nam counselor, our jako spiritual nasza director, doradczyni, jako nasza kierowniczka our duchowa, mother who loves nasza us. Matka, która nas kocha. And she says to us, i ona mówi do nas, please, proszę, don't listen to any other voice. Nie słuchajcie żadnego innego głosu. Listen to my son. Słuchajcie mojego syna. And so she leads us to the Bible. I dlatego powierza read nam the Bible. Biblię i mówi, czytajcie Biblię. And see i zobaczcie the one tego, whom my soul glorifies. Zobaczcie tego, którego wielbi moja dusza. In whom my spirit rejoices. W którym mój duch się raduje. My savior. Mój, who zobaczcie has lifted mojego me. Zbawiciela, który mnie podniósł. And I am having happiness. I teraz jest we mnie szczęście, through me, ponieważ and in me, za moim pośrednictwem i we mnie wypełniają się obietnice tego, że zostanie zbawiony cały świat. So we are the temples, a więc jesteśmy świątyniami of the Holy Spirit, Ducha Świętego. And the Holy Spirit, a Duch Święty connects us, łączy nas to Jesus Christ, z Jezusem Chrystusem. And those who are with Jesus Christ, a ci, którzy są z Jezusem they Chrystusem, are free, są wolni, from accusation, wolni od oskarżeń. They have no case to answer. I nie muszą, nie mają żadnego sądu, który ich oskarża. Their eyes, ich oczy, are gazing, wpatrują się at the heart of God. W serce Boga. And like Saint Paul, i jak święty Paweł say, mówimy, I am catching up. Próbuję dogonić. I'm making a daily exercise. I codziennie się so ćwiczę. Our daily prayer, a więc moja codzienna daily modlitwa exercise to jest codzienne ćwiczenie w tym, żebym dogoniła. With the standard of Jesus Christ. Dogoniła, dogonił i osiągnął standard Jezusa Chrystusa. For me to live, dla mnie żyć is Christ. To Chrystus. So humble. We a więc need to be humble. Pokora. Potrzeba so, nam Jesus pokory. Is the Lord of my life. Tak więc Jezus jest Panem mojego życia. The gazing at the heart of God, wpatrywanie się w serce Boga, makes us catch God's eye, sprawia, że nasz wzrok łączy się z wzrokiem Boga. And it's an eye to eye contact. I teraz jest to kontakt oko w oko. A person who has a heart for God, osoba, która ma serce otwarte na Boga, wants to do things because he knows God loves him. Chce robić coś dobrego, bo wie, że Bóg ją kocha. I want to do the same things that God wants. Bo I am chce caught robić up. To samo, co robi Bóg, więc ta osoba daje się pochwycić. I am consumed in what he wants. I jest
pochłonięta i spala się w tym, czego chce Bóg. My heart is beating with the hearts, with the beats into the heart of the one I focus at. I moje serce bije w rytm serca tego, na którym się koncentruję. The compassionate heart. Na tym współczującym sercu. I see God loving his people. I widzę, jak Bóg kocha swój lud. I mam serce głodne tego, co on czyni. That I feel in my heart thirsting for the things that, a w swoim sercu czuję pragnienie. That will fill my heart. Pragnienie tych spraw Bożych, które wypełnią to serce. I can hear the voice of the one who loves me. I słyszę the głos one who loves tego, który mnie kocha i który kocha całą ludzkość. And I want to tell him. I chcę mu powiedzieć. What I see in him. To opowiedzieć o tym, co w nim widzę. My heart is filled. Moje serce jest with napełnione the emotions of the heart of God. Serca Boga. Transformation. Przemiana, God is transforming me. Bo Bóg mnie przemienia. He beholds me. On patrzy and I become. Na mnie, a ja się staję. So I want to be consumed with the love for God. A więc chcę spłonąć w miłości, która jest we mnie that do love Boga. Which comes w tej like miłości, rivers która przychodzi of water, jak rzeki wód. Wearing out into my life. I które przelewają się przez moje życie. I want to know him more and more. Chcę znać go coraz bardziej. And I will know more and more God by reading his word. Będę go poznawać coraz bardziej, jeśli hearing będę czytać jego słowo i słuchać tego, co on mówi. And then I picture him. A potem wyobrażam go sobie. Like King David. Tak jak król Dawid. He looks at him. On się w niego wpatrywał. He sees that his beauty. Widział jego piękno. He admires his glory. Podziwia jego chwałę. And then when we put here the Blessed Sacrament, we see him on his throne. Na przykład jak wystawiamy tutaj Najświętszy Sakrament, to widzimy Boga na jego tronie. And I'm sure you are, from now on you're going jestem to enjoy pewien, the, że od teraz the Psalms. Będą wam się podobały psalmy. These are the prayers that God has bo put to us. Są to modlitwy, które Bóg nam dał. Or now we should address him. Na temat tego, jak powinniśmy się do niego zwracać. And we'll not address him with our own heart unless we let our heart be consumed. Serca, nie będziemy w stanie, jeśli nie potrafimy, nie pozwolimy naszym sercom, by zapłonęła w nich miłość Boga. So that we are with, it's as if it is the gum touching, a gum that touches with the tire, the tube of jest a tire. Jest to tak, możecie sobie wyobrazić, jak opona, która przylega do felgi, koła. So this is what David says. Tak mówi Dawid. Bless the Lord, my soul. Błogosław dusza moja Pana. All my being, bless his holy name. I wszystko, co jest we mnie, niech wielbi jego bless święte imię. The Lord, my soul. Błogosław duszo moja Pana. And do not forget all his gifts. I nie zapomnij o wszystkich jego darach. He who pardons all the sins. Ten, który wybacza wszystkie grzechy. And heals all your life. I leczy wszystkie choroby. Who redeemed you? Który cię wykupił. Who redeemed your life from the pit? Który wykupił twoje życie ze studni. And crowns you with mercy. I który ukoronował cię miłosierdziem. And compassion. I współczuciem. Who fills your days? Który napełnia twoje with dni good things. Dobrymi rzeczami. As your youth is renewed. I odnawia się twoja młodość. Like the eagles. Jak orła. Gives you power to live again daje ci moc, byś szybował jako i wolność, byś szybował jako syn i córka Boga. The Lord does righteous deeds. Bóg czyni rzeczy sprawiedliwe. He brings justice to all the oppressed. On daje sprawiedliwość wszystkim uciśnionym. And he made his way known to Moses. I objawił swoje zamysły Mojżeszowi. The Israelites, his deeds. I Izraelitom swoje czyny. And how did he make himself to Moses?
W jaki sposób on się objawił Mojżeszowi? I am merciful, jestem miłosierny, gracious, i łaskawy, slow to anger, i nieskory do gniewu, abounding in mercy, i pełen miłosierdzia. He will not accuse, always accuse, and he nurses no lasting anger. On nikogo nie oskarża ani nie pielęgnuje gniewu. And Saint Paul, a święty Paweł in Ephesians, w liście do Efezjan, chapter 4, verse 17, rozdział 4, werset 17, he says, mówi: Let us not remain with anger. Nie trwajmy w gniewu, let w gniewie. Us put off the old Adam. Wyzbądźmy się starego Adama. And put on Jesus Christ. A przyobleczmy się w Jezusa Chrystusa. And as we put on Jesus Christ, a kiedy przyoblekamy się w Jezusa Chrystusa, put out the devil. Wtedy odrzucamy diabła. Put on Jesus Christ, przyoblecz się w Jezusa Chrystusa, a wyrzuć diabła. Once you say, I believe, kiedy powiesz, Jesus wierzę, is my Lord, że Jezus jest moim Panem, and you believe it in your heart, jeśli uwierzysz to, and you w to receive w sercu him i przyjmiesz as your savior, Go jako swojego and Zbawiciela the Lord of your life, i Pana swojego życia, the devil has a problem. Wtedy diabeł ma problem. You walk in revelation. Bo ty chodzisz w objawieniu. You walk in deep discernment. Ty chodzisz w głębokim rozeznaniu. Your heart have the eyes, a twoje serce ma oczy of God. Boga. You perceive, i postrzegasz only God, tylko Boga. And as you perceive God, a kiedy postrzegasz Boga, the devil has a problem. To diabeł ma problem. And the agents of the devil, a agenci diabła, are transformed. Zostają przemienieni, are disarmed, i są rozbrojeni. When you say, I am sorry, kiedy mówię przepraszam, I forgive you, przebaczam ci, forgive me, przebacz mi, the devil is disarmed. Wtedy diabeł jest rozbrojony. And when you are going around, a kiedy chodzisz naokoło, Jesus living in you, a Jezus żyje w tobie, you in him and him in you, ty w nim, a on w tobie, and governing your mind, i to on rządzi twoim umysłem przez dar rozeznania, by the power of the Holy Spirit, mocą Ducha Świętego. And once you are protected, i jesteś też chroniony by the lordship of Jesus Christ, bo Pan dropping Jezus all other lords. Chrystus jest twoim Panem i porzuciłeś innych Panów. And some of these lords are very small. A niektórzy z tych Panów są mało znaczący. This one, it's not a sin, but it's a kind of a vice. You dropped it. Gone. Na przykład jakiś mały nauk. Porzuciłeś go i on już dłużej tobą nie rządzi. When I was at an age of 17, kiedy miałem 17 lat, I was disturbing the major seminary priests. To zakłócałem życie kapłanów w wyższym seminarium. Asking and being among the stubborn seminarians, pushing that there should be a bar, a small bar in the seminary for seminarians to have a drink of one, bo two. Byłem jednym z tych upartych seminarzystów, który ubiegał się o to, żeby w seminarium był mały barek, gdzie seminarzyści mogą sobie wypić jednego albo dwa drinki. That is normal for the adolescents, because when I was in the minor seminary, to tak właśnie się zachowuje. I started at an age of 10 to be in a seminary. Ja do seminarium wstąpiłem w wieku 10 lat. So grew in the seminary. Więc dorastałem w seminarium. No time to be stubborn and express my adolescence. Nie było innego sposobu, bym okazał swój upór i to, że dojrzewam. Now the time had come. No i teraz przyszedł czas. It was a moment of being shaped. Był to moment, kiedy byłem kształtowany. And I listened to my fathers in the Lord. I słuchałem moich ojców w Panu. God talked to me through them. Bóg przez nich do mnie przemawiał. You cannot do this, this is not good. Nie możesz tego robić, bo to nie jest dobre. And, but it also helped me to come out, to actualize myself as a boy. Ale to mi też pomogło, ta sytuacja, żebym siebie pokazał, jakim jestem chłopcem. And my fellow seminarians during that time, they left the seminary.
A w tym samym czasie wielu innych seminarzystów opuściło seminarium. Because there was a talk about what to leave. Ponieważ musieliśmy słuchać tego, co mamy porzucić. They told us, powiedziano nam, it is hard to be a celibate and pure priest. Że trudno będzie nam być celibatariuszem i czystym kapłanem. So if you find you are burning with passions, you więc can leave the seminary now. Jeśli płonie w tobie pożądanie, to opuść seminarium teraz. A choice. Więc postawiono przed nami wybór. And then they took the whole month talking to us about this. I przez cały miesiąc mówili do nas właśnie o tym. Examine yourself whether you are choosing zbadaj to be a celibate sam priest, siebie, czy chcesz być kapłanem żyjącym w celibacie, or to choose another way of living your czy life, chcesz Christian żyć life inaczej, as a layman, married person. Jako chrześcijanin być świeckim i mieć żonę. And the devil seemed to be bringing more passions during the night. I właśnie w ciągu tego miesiąca diabeł przynosił nam coraz więcej pożądania it w nocy. It brought in its fire. Przychodził w nocy ze swoim ogniem. I remember discussing with a friend of mine in the morning. I pamiętam, że kiedyś rano rozmawiałem z moim kumplem. What shall we do with these fires? Co zrobimy z tym ogniem? And faith can faith. Jesus says, ale Jezus Saint Paul mówi, says, święty Paweł mówi, tie yourself with faith. Przewiąż się wiarą. And you will quench the fires that the devil brings to you. A ugasisz ogień, który powoduje w tobie diabeł. And he said, each one has an hour of that fire. I powiedział też Paweł, że każdy z nas przeżywa taką godzinę ognia. But put on righteousness, ale przyoblecz się w sprawiedliwość. Niech to będzie twoja tarcza i weź zbawienie, by confessing your sins, bo wyznasz swoje grzechy, in your feet peace. A swoje buty, a z twoimi butami niech będzie pokój. And your sword is the word of God. A twoim mieczem jest Słowo Boże, brought to you by the Holy Spirit. Słowo, które daje ci Duch Święty. So, my friend said, a więc mój przyjaciel powiedział, the fires are too many. Jeśli o mnie chodzi, to ten ogień jest zbyt palący, nie potrafię I tego znieść, bear with this. Nie wytrzymam tego. And this is the boy that we grew together. We a did the first Holy Communion together. Razem dorastałem, razem przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Now he left me. A teraz mnie ten chłopiec opuścił. It was not easy. I nie było to łatwe. And many other friends left. Odeszło też wielu innych przyjaciół. We remained out of 81 from three dioceses were grown together in one seminary. Było nas 81 z trzech diecezji i dorastaliśmy razem w jednym seminarium. All seminarians from western province of Uganda. I z całej zachodniej prowincji Ugandy. 82. Było nas 82. They all left, we remained only three. 82 odeszło, zostało tylko trzech. And we hung on. Trzymaliśmy się. Jesus, the Lord of my life. Jezus jest Panem mojego życia. Higher than the passions jest giving wyższy me niż the passions pożądanie, of his heart. Które jest we mnie. Ważniejsze była pasja Jego serca. So I would pray. I would a go więc modlitwa. When everyone is sleeping, kiedy wszyscy spali, taking siesta, mieli siestę. It was a rule because the Europeans they were among Italians, all those, they were obliging us to go for siesta. Więc ci wszyscy nasi profesorowie, Włosi, różni Europejczycy after lunch you mówili must go nam, for siesta. Że zawsze po lunchu musimy mieć siestę. And it's I think it's from the Lord. You must have a Sabbath. I myślę, you must rest. Że to jest od Pana, bo każdy z nas musi mieć odpoczynek, czyli szabat. So the Lord led me to go and sleep, a więc w tym make my siesta czasie in the chapel. Ja w czasie siesty ja chodziłem do kaplicy. Prostrate down. I tam kładłem się krzyżem. Talk to me, Lord. What i mówiłem, mów do are mnie, you asking Panie, me to do? Co mam robić? And I would come out strong. I wychodziłem stamtąd Jesus, silny. The Lord Jezus jest Panem stronger than my passions.
który jest silniejszy niż moje pasje, niż moje pożądanie, bo jego pasje były silniejsze niż pożądanie mojego ciała. I zdecydowałem się wtedy zrezygnować z alkoholu. It was not a lot of alcohol. Nie piłem dużo. I enjoyed drambuie. Lubiłem drambuie. Drambuie is a very sweet liquor. Drambuie to taki słodziutki likier. Even as I talk, I can feel it in my mouth. Nawet jak teraz do was mówię, to jeszcze go czuję w ustach. But I had to drop it. Ale musiałem z niego zrezygnować. And these days, sometimes when I'm on the plane, czasami teraz, kiedy latam samolotem, when I have booked economy class, lecę klasą ekonomiczną, you see the air hostess coming around, to nagle przychodzi stewardesa, Mr. John Baptist Bashobora. Panie Johnie Baptisto Bashobora. You say, here I am. Mówię, no to ja. You are promoted first class. Jest pan promowany do pierwszej klasy. And when I got first class, no i przenoszą mnie do pierwszej klasy. What comes? The testing, drambuie. I w pierwszej klasie mają to drambuie. You look. You look at it. No i patrzę na nie. You look at yourself. I patrzę na siebie. And sometimes the devil says, look, nobody is seeing you. A czasami diabeł mówi, przecież nikt cię nie widzi. The plane is full of only white people who don't know you. Samolot jest pełny białasów, którzy cię nie znają. But Jesus speaks to my heart. Ale Jezus mówi do mojego serca. I am seeing you now. Ale ja cię widzę. Stop. Przestań. Stop it, and I stop it. Nie rób tego. No i nie robię. And another thing, I'd stop alcohol. I kolejna rzecz. To be able to speak with authority. Alkohol, żebym mógł mówić z autorytetem. Against alcohol and help my people. Przeciwko alkoholowi, żebym mógł pomagać moim ludziom. With alcohol. Rzucić too much alkohol, drinking. Bo u nas było za dużo picia. And that authority still works. A więc mam autorytet i ten autorytet nadal działa. An empowerment by God himself, i umocnienie od Boga samego, ruling your heart. Który panuje w moim sercu. So this is what Saint Paul Saint Paul is saying. Właśnie to mówi Święty Paweł. I can read it. Mogę to przeczytać. Ephesians, list do Efezjan. Ephesians chapter 6. The Lord Efezjan, is giving you. Is giving you the power, the ammunition is to use. Bóg daje wam moc i amunicję, którą możecie się posługiwać. In verse 10 he says you have the power. W wersecie 10 the mówi, weapons to use. Macie siłę jego potęgi. To fight the devil. Żebyście mogli walczyć z diabłem. And it is peace. Jest to pokój. Salvation, so you need to repent of your sins. A więc musicie wyznać swoje grzechy i przyoblec zbawienie jako hełm. And when you have confessed your sins, a kiedy wyznacie swoje grzechy, the devil knows it, that you have to confessed. Diabeł o tym wie, że wyznaliście. It comes and looks at your face, bo patrzy na waszą twarz, and he finds you have no marks on him, on you. You have changed. Że się zmieniłeś. Twoja twarz wygląda inaczej, nie ma na niej znamienia. Because the blood of Jesus has already cleansed you. Ponieważ krew Jezusa już was oczyściła. And the devil has nowhere to touch. I diabeł nie ma was jak dotknąć. It brings only some small demons. Przynosi to tylko you. Jakieś małe demony, wpuszcza tylko jakieś małe demony, które was mają kusić. On some temptations. Jakieś tam małe pokusy. But Paul says, ale Paweł mówi, even if these temptations come, nawet jeśli te pokusy przychodzą, God might allow them to happen, to Bóg może je dopuścić, but he will not let you break
ale te pokusy cię nie złamią, jeśli pozwalasz Jezusowi być Panem swojego życia, to i tak odniesiesz zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, który mówi, że ja już pokonałem diabła i w kim, w którym poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. So there is also peace. A więc jest również pokój. You will be tempted on being angry. Kuszony, żeby popaść w gniew. So Paul says, a więc okay. Paweł mówi, w porządku. Someone can slap you, you get no, angry. Na przykład ktoś cię but uderzy don't i wpadasz with w gniew. That anger the whole day. Ale nie trwaj w tym gniewie slow przez cały anger. Dzień, tylko be bądź, slow. Tylko nie popadaj w gniew. Drop it. Let it not be Lord in your life. Niech on nie stanie się Panem twojego życia. And he speaks of the old Adam. I mówi o starym Adamie. Fornication. O cudzołóstwie. So fornication is. A więc czym to jest? A prostitution. Jest to prostytucja. You get away from serving the Lord. Przestajesz służyć Panu, yourself. A zaczynasz służyć sobie. You adore your body. Adorujesz własne ciało. So when you marry. A więc kiedy wychodzisz za mąż albo żenisz you are się, consecrated to jesteś konsekrowany in the sacrament w sakrament of bringing people to have a communion with God. W sakrament, który polega na tym, że ludzie żyją w komunii z Bogiem. And we the priests have the vocation a my kapłani mamy to powołanie, tell people, żeby mówić ludziom in heaven there is no physical marriage. No, it is glory to God. Bo you wiecie, are committed w niebie nie ma only małżeństwa to God, fizycznego i cały swój czas poświęcasz tylko uwielbianiu Boga. You can read in Revelation. Możesz o tym przeczytać w Księdze Apokalipsy. When the people of God had given up, kiedy lud Boży poddał się and John was there, i był tam Jan and he's also discouraged like others. I również czuł się zniechęcony jak inni. The Lord happens to reveal himself to John. To Pan mu się objawił. And when we read chapter 18, i kiedy czytamy rozdział 18, God says something to is happening. Bóg mówi, że coś się dzieje. Because you have allowed ponieważ the prince of this world pozwoliłeś, to take you, by książę tego świata ciebie pochwycił. Through materialism. Pochwycił poprzez materializm. And he says, i mówi, after this I saw an angel coming down from heaven. Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba. Having great authority. Mającego wielką władzę. And the earth became illumined by his splendor. A ziemia od chwały jego rozbłysła. He cried out in a mighty voice. I głosem potężnym tak zawołał. Fallen, fallen Babylon the great. Upadł, upadł Babylon wielka so stolica. So the captivity was falling. A więc upadała, upadało to miasto niewoli. She has become a haunt for demons. I stała się siedliskiem demonów. She is a cage for every unclean spirit. I kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. A cage for every unclean bird. I kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego. A cage for every unclean and disgusting beast. I wszystkiego, co budzi wstręt. For all nations have drunk the wine of her licentious passion. Bo winą zapalczywości swego nierządu napoiła wszystkie narody. The kings of the earth had intercourse with her. I królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu. And the merchants of the earth grew richer from her drive for luxury. A kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. Depart from me. My people. Ludu mój, uchodź z niej. So God is teaching. A więc Bóg uczy. But then in chapter 19. Ale potem w rozdziale 19. People are going is showing to say the Lord is giving hope to John. On they will daje change. Janowi nadzieję, że oni się zmienią. After that I heard what sounded like the loud voice of great multitude in heaven.
Potem usłyszałem, jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiący: Kuru kuru. Tra-la-la-la. Yes, tra-la-la. And it is there. Alleluja. No i tutaj jest napisane. Alleluja. It is here. Jest tutaj. Salvation, glory and might belong to our God. I moc u Boga naszego. For true and just are his judgments. Bo wyroki jego prawdziwe są i sprawiedliwe. He has condemned the great harlot. Bo osądził wielką nierządnicę. Who corrupted the earth with her harlotry. Co znieprawiała nierządem swym ziemię. He has avenged on the blood of the servants. I zażądał od niej podniesienia kary za krew swoich And the harlot is the devil trying to seduce us to its A nierządnicą power, to its jest diabeł, który próbuje nas zwieść, byśmy weszli w jego królestwo. And the angel said the second time, I anioł powiedział po raz drugi: Alleluja. Alleluja. Smoke will rise from her forever and ever. Dym jej wznosi się na wieki wieków. Then the 24 elders and the four living creatures fell down worshiping God. A potem 24 starców i 4 istoty żyjące upadli throne, i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie. Amen, aleluja. Praise our God, all you his servants. Chwalcie Boga naszego, wszyscy jego słudzy. That is the experience we should have. We Takie are in the hallelujah. Doświadczenia, aleluja, powinniśmy nieustannie we are moving in mieć, the power, ponieważ poruszamy when everyone się is being w mocy, filled with the Holy Spirit. Gdzie każdy z nas jest napełniany Duchem Świętym. As proclaimed by prophet Joel. Tak jak to głosił prorok Joel. So the sign of these young people and the little ones A dancing, ten znak praising the Lord. Tych młodych ludzi, którzy tutaj tańczą i chwalą Pana. And we see it all over the whole world. The young a ja to widzę na całym świecie, up. Że młodzi ludzie powstają. And Polish people, Polish young people, uwaga. A Polacy, młodzi, uwaga. Don't lose your vocation. Nie utraćcie swojego powołania. When people see you, young people, praising and worshiping the Lord, especially this year. Kiedy ludzie widzą was, jak wielbicie i wysławiacie Pana, a szczególnie in all w tym the televisions roku. Of the whole world. Będziecie w telewizji oglądani na całym świecie. You are going to have a great impact. Pamiętajcie, że będziecie mieli ogromny wpływ in the whole world. Na młodych ludzi na They całym will see świecie. That bo oni to be zobaczą, że być Europejczykiem is not to lose God. To znaczy nie utracić is Boga. Not to lose God. Że być bogatym to nie And utracić you will Boga. Us. You will confirm us. I utwierdzicie nas you will help us i pomożecie to walk nam, with you. Żebyśmy szli z wami. The young people in the in Africa, My the young people in South America, młodzi ludzie z the young Afryki, people in South Korea, Ameryki, in Japan, z Południowej Korei, z Japonii, they will see oni zobaczą, that to be in a developed country, że być, życie w kraju rozwiniętym does not stop you from having Jesus Christ as your Lord and Savior. Nie oznacza, że rezygnujesz z Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. And we are expecting an explosion i oczekujemy eksplozji of praises wielbienia and worship i wysławiania Boga of przez Poland. Ludzi, którzy są w Polsce. Not by your power. Nie waszą własną By mocą, the power of the Holy Spirit. Ale mocą Ducha Świętego. And it has been the whole journey. A jest to długa podróż. And it was started A ta podróż by sister Faustina. A tą podróż zapoczątkowała siostra Faustyna. She came to Jesus. Przyszła do Jezusa. And Jesus, oh. This is the first time I don't see the divine mercy. Wiecie, pierwszy raz nie widzę w tym roku miłosierdzia Bożego na rekolekcjach. Even if you didn't bring him. No, ale nawet jeśli nie ma tutaj obrazu, to on was i tak kocha bezwarunkowo. But there he is. Ale tam on mieszka. You can see vision from him there. I jak tam pójdziecie, będziecie mieli wizję od Niego. As you gaze, bo będziecie się wpatrywać at the Eucharist. W Eucharystię. And that's what you come. I don't know whether you experience that. When you come here, nie wiem, czy tego samego doświadczacie, ale jak przychodzicie na to miejsce, mercy. To widzicie Boże miłosierdzie. The great, the most high, największy, najpotężniejszy has left his dignity.
opuścił swoje, porzucił swoją godność, or being co-equal with God, to, że był równy Bogu, and humbled himself, i sam siebie ukorzył do tego stopnia, of dying death, a shameful death on the cross, że umarł haniebną śmiercią na krzyżu. Not only that, i nie tylko he has to, come in the power of the Holy Spirit, również przyszedł w mocy Ducha Świętego, in the bread, w chleb, not only that, i jeszcze więcej, in you, przyszedł do was, in me, i mieszka w was i we mnie. What a great God you and I serve. Służymy wy i ja wspaniałemu Bogu. Wouldn't you have an appetite of wanting to serve a king like that one? Czy po prostu nie chce się wam służyć właśnie takiemu królowi? A song of victory. A voice coming from the throne. Głos od tronu. Praise our God, all you his servants. Chwalcie Boga, wszyscy jego słudzy. Are you hearing that from Francis? I, a servant of the servants of God. Ja, sługa sług Bożych. Call upon you all. Wzywam was wszystkich. Of good heart. Wszystkich dobrego, ludzi dobrej passion woli. For experiencing the passion, they will overflow of God's love into was, you. Was, którzy chcecie doświadczać pasji i przelania się Bożej miłości w was. Praise our God. You who revere him, wy, small którzy się go boicie, mali i wielcy. Then I heard something like the sound of great multitude. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu. Wow. The sound of rushing water. I jakby głos mnogich wód. Or mighty peals of thunder. I jakby głos potężnych gromów. You know, the heart of God flowing from above. Wiecie, to serce Boga, które spływa z wysoka, mighty streams of blessing, jak z takim potężnym strumieniem błogosławieństwa na całą ludzkość, with sun, as if it is thunder, tak jakby to były potężne as gromy. They said, you know, that's when we are in praise and worship, that's how we are, when we'll be filled. When kiedy we'll trwamy na uwielbieniu, to wpatrujemy się in the heart of God, w serce Boga. There will be beat, our hearts will i wtedy nasze serca biją with rapids of passion for tak our God. Jak mnogie wody pełne pasji dla naszego Boga. Praise our God and people will come to see. I mówimy, chwalmy Boga, a ludzie przyjdą, by zobaczyć. And we are living a higher experience than even what happened after the during the Acts of the Apostles when people received the Holy Spirit. We are going even higher. A my idziemy jeszcze wyżej, dalej niż to doświadczenie, które mieli apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Men and women holding guitars. Mężczyźni i kobiety, którzy grają na men gitarach. Men and women holding flutes. Którzy grają na fletach. Singing. Śpiewają. Raising up their hands. I wznoszą ręce. Rejoicing. I radują się. Receiving joy. I przyjmują radość. Laughters. I that they have never laughed before. I śmieją się śmiechem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli. And God with you. A Bóg z wami. Is going to raise up people who are dead. A Bóg z waszą, posługując się wami, wzbudzi ludzi, którzy są martwi. Not all, some, nie to show his glory. Ale niektórych, po to, żeby pokazać swoją chwałę. The time is coming, dear sister. Nadchodzi ten czas, droga siostro. The time is coming, dear brother. I drogi bracie, nadchodzi czas. Don't hang on those small lords. A więc nie trzymaj się swoich małych panów. Of alcohol, of cigarettes, alkoholu, of sex, papierosów, seksu. Of anger. Złości. All those that have been holding in you. Nie trzymaj się tego wszystkiego, co chce rządzić w tobie. Be careful, I'm not talking i about proszę, those of you who are married. Ja nie mówię o tych, którzy są w związkach małżeńskich. Those of you are married, you jeśli are, jesteście w związku what małżeńskim, you do is a sacred action, to, co robicie, jest aktem świętym. And it is part and parcel of how you give glory to God in practicing what it means tego, to confirm your marriage. Oddajecie chwałę Bogu i w ten sposób także utwierdzacie własne małżeństwo. So, but all of us, we have a marriage.
ale wszyscy jesteśmy zaślubieni. Alleluja. The Lord has established his reign. Bo zakrólował nasz Pan. Our God the Almighty. Bóg Wszechmogący. Let us rejoice. Weselmy się. And be glad. I radujmy. And give him glory. I oddajmy mu chwałę. For the wedding day of the Lamb has come. Bo nadeszły gody baranka. That's what the priest tells you every time. To mówi ci kapłan za każdym because razem. You are now clean. Błogosławiony jesteś, bo jesteś teraz oczyszczony. I teraz jesteś gotowy, byś był oblubienicą. Jesus is coming. Oblubieńca, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Boża, are you ready to receive him? Który gładzi grzechy świata. And czy jesteś yes, gotów go przyjąć? But I'm not a ty mówisz tak, ale nie jestem godzien. Speak the word, powiedz tylko słowo, and I will be healed. A będę uzdrowiony. So that's what the priest tells you. I dlatego kapłan ci tak the mówi. Wedding day of the Lord has są to come. Gody baranka nadeszły. His bride has made herself ready. A jego małżonka się przystroiła. So living an experience of heaven here and now. A więc żyj doświadczeniem nieba by faith. Tu i teraz przez wiarę. In view of what we're going to see in heaven. Oczekując tego, co zobaczymy w niebie. She was allowed to wear a bright, clean linen garment. I dano jej przyoblec bisior lśniący i czysty. The linen represents the righteous deeds of the holy ones. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. So what we are all about is holiness. A więc chodzi tu o jego świętość. Then the angel said, write to me. A potem anioł powiedział, napisz. Kuru, kuru. Blessed błogosławieni są who have been called wezwani to the wedding feast na ucztę godów baranka. That's what we hear in every mass. I to słyszymy na każdej mszy świętej. And he said to me, i mówi mi, these words are true. To są prawdziwe słowa they come from God. Boże. I fell at his feet to worship him. Ja upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon. So he thought he was going to, that was God. I John thought that that was God. On myślał, że to jest Bóg. But he was a messenger of the good on news. Był tylko posłańcem dobrej nowiny. I fell at his feet to worship him. Upadłem do jego stóp, by but oddać mu me, pokłon i mówi mi, don't. I am a fellow servant of yours and of your brothers and sisters who bear witness to Jesus. Nie rób tego, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Together with the angels, we glorify the Lord. A więc razem z aniołami oddajemy Bogu cześć. And we are the servants of the Lord. Jesteśmy sługami Pana. And it's not many people, that's the way people were teaching us these songs. Jesus, you have visited me. I właśnie w taki sposób byliśmy nauczani przez różne pieśni. People, Panie, come and join me to worship my Lord. Mnie. Panie, wszyscy przyłączcie się do mnie, you have visited me in my heart. Byśmy razem oddali cześć naszemu Panu, bo angels, on nawiedził moje you serce. Are looking at Jesus, but I have him in my entire being. Aniołowie, wy wpatrujecie się w Jezusa, a ja mam go w swoim wnętrzu. Mother Mary, Maryjo, I thank Matko, you dziękuję that ci you brought the one who is also dwelling to, in me like he dwelt in you dałaś, by the power of the Holy Spirit. Dałaś mi tego, który w Tobie żył mocą Ducha Świętego, ale we mnie żyje tą samą mocą Ducha Świętego. And the angel said, worship God. A anioł powiedział, Bogu samemu złóż pokłon. Jesus is the spirit of prophecy. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. And then I saw the potem ujrzałem open, niebo otwarte. And there was a white horse. A oto biały koń. Its rider was called faithful. A ten, co na nim siedzi, zwany wiernym. And true. I prawdziwym. He judges. Oto and, sprawiedliwie sądzi. And wages war. I walczy. In the righteousness. Walczy sprawiedliwie. His eyes were a fiery flame.
oczy jego jak płomień ognia. And on his head were a many na jego głowie diadems. Wiele diademów. And his name ma wypisane imię, that no one knows except himself. Którego nikt nie zna prócz niego. He wore a cloak that had been dipped in blood. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną. And his name was called the Word of God. I nazwano go imieniem Słowo Boga. And the armies of heaven followed him. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu. Mounted on a white horse. Na białych koniach. And wearing a clean white linen. Wszyscy odziani w biały, czysty bisior. Out of his mouth came a sharp sword. A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. He will rule forever and ever. On będzie pasał rózgą żelazną. King of kings. Król królów. Lord of lords. I Pan panów. Amen. Amen. So that's the one you want to go with. Właśnie tak z tym chcecie iść. He is the way. On jest drogą. He is the truth. On jest prawdą. He is life. I jest życiem. And so the Lord wants to rule, once we accept him, to rule our whole life. A kiedy go przyjmiemy i pozwolimy mu władać nad całym swoim życiem. Look around in your room. To chcemy się rozejrzeć po swoim pokoju. You know, you might have been going to church, going to conferences, receiving Holy Communion, and allowing, for instance, the things your friends have given you to come into your room, like być może chodzisz do kościoła, chodzisz do spowiedzi, wielbisz Boga, a w twoim pokoju są rzeczy, które przyjąłeś od znajomego, na przykład wizerunek Buddy, albo masz w swoim pokoju szkielety zwierząt, those masks, maski, devilish masks, jakieś diabelskie maski. You put on shirts which look like albo nakładasz na siebie jakieś koszulki, na których są jakieś brzydkie obrazy, skeletons, szkielety, tattoos, tatuaże, all these things. Wszystkie te rzeczy. Strip yourself for the Lord. Let him be your husband. Let him be your ruler. A więc stań przed Panem nagi i niech On będzie twoim władcą. One day, pewnego dnia Jesus came to woman. Jezus przyszedł do kobiety. And Jesus sits with you every time, but we are not aware. A Jezus siada z tobą za każdym razem, chociaż nie jesteś tego świadomy. But once you are used to his way of speaking ale and kiedy he's talking, przyzwyczaisz się do jego sposobu zachowania i do tego, jak on mówi, you're going to see many visions. To zobaczysz wiele wizji. So this woman was there alone. A więc ta kobieta była tam sama. Seated. I siedziała sobie. And Jesus came quietly. I a Jezus przyszedł po cichutku. And spoke to the woman. I zaczął z nią rozmawiać. Did not condemn the woman. Nie potępił jej. Said, can you give me water? Tylko powiedział, daj mi się napić wody. And the woman said, a ta kobieta powiedziała, you are a Jew. Jesteś Żydem. I am a Samaritan. A ja jestem Samarytanką. So, she's showing what she is. The relationship is wounded. A więc ta relacja była zraniona. Ona pokazała, racism, co czuje. Rasizm. Second, a man and woman cannot be together in a place like this. Druga rzecz. Kobieta nie może być z mężczyzną w takim miejscu. Why? Dlaczego? An abuse of love, an abuse of relationship. Ponieważ tutaj może zostać zraniona miłość i relacja. Looking at each other as objects of sex. Zrobią sobie krzywdę, bo patrzą na siebie jak na obiekt seksualny. Not as images of God. Nie jako na obraz Boga. And even when the apostles came, they were suspicious. How can Jesus stay with the woman here alone? Nawet kiedy przyszli apostołowie, to oni też byli podejrzliwi. Jak Jezus może być tutaj sam z kobietą? And such things break families. Takie rzeczy właśnie rozbijają rodziny. Gossiping.
plotki. You know, I saw your husband wiesz, was walking with Anastasia and they were laughing. Męża, jak szedł z Anastazją i dobrze się bawili. So what? No i co? What did you have in your mind, you yourself? Co, jakie ty masz wyobrażenia w głowie? You had different pictures from what they had. Twój obraz tego, co masz w głowie, jest inny od tego, co się stało. So be careful to a people więc who uważaj. Bring news to you. Uważaj na ludzi, którzy przynoszą ci nowinki. They might want to break your relationship bo być with others. Może to oni chcą zniszczyć waszą relację. The Lord has a prayer for us. Pan ma dla nas modlitwę. Psalm 35. Psalm 35. Fight those who organize plans against me. Walcz przeciwko tym, którzy knują, show to me that you are my savior. Różne rzeczy na mnie. So pokaż if someone brings to you, z moim zbawicielem. It's something you don't know. A więc jeśli ktoś ci przynosi coś, there. Czego nie o czym nie wiesz. And the person a ciebie sometimes przy tym was not nie there było, also. A tej drugiej osoby też często tam nie było. I was told. Tylko ta osoba ci powie, ktoś by mi powiedział. This message reaches you, it has become very huge. Do momentu, kiedy ta wiadomość do ciebie dotrze, to ona już jest wyolbrzymiona. But there was one person who is there and who is truthful. Ale był tam obecny była tam obecna jedna osoba, która mówi prawdę. Jesus Christ. Jezus Chrystus. So pray with the person who has brought the news. A więc pomódl się z tą osobą, która przyniosła ci tą Father nowinę. God, I want to thank you. Boże Ojcze, chcę ci podziękować my sister, my brother za moją siostrę, za mojego message. Brata, który przyszedł z tą wiadomością. She was there. Ona tam with była you. Z tobą. And you knew what my brother, what my sister, i ty wiesz, co mój brat, husband, co moja siostra, what my co mój mąż, did. Żona only zrobił. Tylko ty wiesz, Panie, i tylko ty możesz fight to ukazać. A więc walcz transform w mojej sprawie. What went wrong. I przemień to, co poszło nie tak. You will know the truth. I ty, Panie, jedynie you znasz prawdę. A więc uzdrawiaj i przemieniaj. And so don't prepare hot water to throw to your husband. A więc nie przygotowuj już wrzątku, którym oblejesz swojego męża. You don't know the truth. Bo nie znasz prawdy. Let God fight your niech fight. Bóg walczy w twojej sprawie. One day this man will come and say, or this woman say, I did it. Pewnego dnia ten mężczyzna albo kobieta sam przyjdzie i powie, zrobiłem to i wyzna ci swój grzech. And you look at him or a ty spojrzysz na nią albo na niego, your daughter, your son, na swoją your father, córkę, your syna, mother, na ojca, mamę, of God. Oczyma Boga. That is our motto. To jest nasze motto. Jesus, the good shepherd, Jezus, dobry pasterz, carrying the sheep, który niesie owce, and there are three eyes, i na tym wizerunku jest troje oczu, you look with the eyes, bo patrzysz of God, przez oczy to that person, Boga na drugiego człowieka, with the compassionate a więc eyes, oczyma compassionate współczującymi, współczującym sercem Boga. That's what Jesus did. Właśnie tak czynił Jezus. He didn't judge this on Samaritan nie woman. Osądził tej Samarytanki. He continued building her tylko to compassion. Nieustannie prowadził ją do nawrócenia. What is making you do this is because of your ignorance. On mówił to co robisz z powodu swojej niewiedzy. If you are to know who is bo gdybyś wiedziała, kto z tobą rozmawia, you would ask for the right water. To poprosiłabyś o tą właściwą wodę. And I would give you a ja dałbym life, ci życie like rivers of water, jak rzekę wearing out into your life. I ta woda wylewałaby się z ciebie. And the woman changes. I ta kobieta się zmienia. Says, Lord, i teraz zwraca się do niego, Panie, sir, Panie, give me that water. Daj mi tej wody. And Jesus says there is a condition. A Jezus mówi, że jest warunek. That you need to make. Examine your conscience. Musisz spełnić jeden warunek, zrób rachunek sumienia. Who is your husband? Kto jest twoim mężem? Who has been Lord in your life?
Kto jest Panem nad Twoim życiem? I have no one. I have actually nie mam, five. No, nie mam. No, no, I have no one. He said, I have no. She has. I have no one. Powiedziała, nie mam nikogo. Jesus said, yes. A Jezus powiedział, the truth. Tak. Powiedziałaś prawdę. And you know the truth sets us free. A wiemy, że prawda nas wyzwala. And Jesus said. Jezus powiedział, even the fifth one whom you have, nawet ten is piąty, not z którym jesteś, nie jest twoim drop mężem. That. And Jesus, and the woman said, might you be, czyżbyś ty the był Messiah? Mesjaszem? Because you know everything about me. Ponieważ wiesz o mnie wszystko. Nobody knows everything Nikt about nie wie anybody wszystkiego except God. O drugim człowieku oprócz Boga. Psalm 137, 139 rather. You Psalm, know me, you know when I sleep, you know where I go, where I sit. Psalm 139. Wiesz, kiedy idę spać i kiedy wstaję, gdzie śpię. And Jesus speaks. I Jezus mówi. As it were when he said to Moses. Tak jak to było z Mojżeszem. I am. Ja jestem. And after that. A potem the woman understood, kobieta zrozumiała, that he has met with the Savior, że spotkała Zbawiciela. And the glory of God was shining on her. I lśniła na niej chwała Boga. And free of sin, i teraz she went już wolna od grzechu, to call others, poszła do innych, to come zawołała and experience ich, żeby the same przyszli i doświadczyli tej samej wolności od grzechu. And they heard Jesus Christ speak, i ci inni przybiegli, usłyszeli, jak Jezus Chrystus mówi, and they told, i powiedzieli the woman, kobiecie, you have now finished your work, twoja praca już się skończyła. We have seen, bo we zobaczyliśmy have heard and seen the i usłyszeliśmy Zbawiciela. Jesus Christ is the Savior. Jezus Chrystus you jest are Zbawicielem, only an instrument. A Ty jesteś tylko narzędziem. So we cannot adore a więc those nie who możemy to us adorować tych, którzy nam głoszą. Those who bring to us the gifts of mercy. Adorować tych, którzy przynoszą nam dzieła miłosierdzia. We must glorify the Lord. Musimy oddawać chwałę Panu i tylko Jemu, bo tylko On jest tym, other people, który porusza innych ludzi, by byli dla nas hojni. Glory be to Jesus Christ. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. He lives with the Father, który żyje z Ojcem and the Holy Spirit, i z Duchem Świętym, one God, jeden forever, Bóg na wieki and ever, wieków. Let the people of God say amen. A lud Boży niech odpowie amen. So we stand and want to commit ourselves to Jesus. A więc wstańmy i chcemy się oddać Jezusowi. How are you? Jak się czujecie? Okay. Alles Gute. Okay. So we want to surrender. This surrendering is a sign of humility when we put our hands up. Podnieś ręce w górę, jest to znak pokory, bo chcemy mu się poddać. There is going to be a time when we are not self-conscious, when saying, what will people think about me? I am not all that holy. To ma być taki czas, kiedy nie mamy koncentrować się na tym, co pomyślą o nas inni. Look around. Rozejrzyj się teraz. Look around, turn and look around. Rozejrzyj się teraz. And keep your hands up. Z rękami w górę. We are spiritual warriors. Jesteśmy wojownikami duchowymi. And when you are with us, a kiedy jesteśmy wszyscy razem, look at the priests. Popatrzcie teraz na kapłanów. If you surround us, jeśli we will never wy fall. Nas otoczycie, to my nie upadniemy. And there is something very touching. Jest coś, co bardzo nas every dotyka time i porusza. The conference here, za każdym razem, kiedy kończę tu konferencję, I get some people who sign, to niektórzy Father, ludzie mówią mi, we are going to be your spiritual warriors, Ojcze, będziemy Twoimi wojownikami duchowymi codziennie, każdego dnia naszego życia. God confirms me, Bóg mnie utwierdza w zwycięstwie through your faith, przez waszą and wiarę. And you don't please know, i proszę, chcę, that żebyście there is wiedzieli, no mass I offer że without bringing ja Poland
into the mass. Każdą mszę świętą odprawiam parents, również z myślą o Polsce. The parents, and especially you, the young people, za rodziców that you're going to be i za młodych powerful ludzi, prophets. Którzy będziecie wielkimi prorokami in this time of the end time. W tych czasach ostatecznych. And may the devil, yes, may the devil not pass anywhere. I niech diabeł nigdzie tutaj nie przejdzie. To steal that power, niech on that nie wykradnie faith in naszej mocy may i naszej wiary of Jesus w Boga, Christ, a krew Jezusa you. Chrystusa niech nas zawsze and chroni sanctity, i waszej świętości. Giving glory to God, may it repair the powers of evil. Oddawajcie chwałę Bogu i through niech ta the chwała of the Bogu word of God i, that you read every day. I miecz Słowa Bożego, które czytacie so, każdego dnia, niech odeprze każdy atak złego. So you want to surrender, I surrender my entire being teraz to you, Lord Jesus. I powiedz, oddaję Ci się cały, Panie Jezu. And release your Holy Spirit. Release your Holy Spirit. Uwolnij swojego Ducha Świętego. With the power z mocą and fire i ogniem to dig into the bondages in my life, głęboko w związania mojego życia, the bondages of witchcraft, of occultism, związania okultyzmu i czarów, the lineage of the habits of sexual immorality. Niech wejdzie we wszystkie złe nawyki niemoralności seksualnej. Of alcoholism. Alkoholizmu. Of division. Podziałów, of fighting. Of poverty. Ubóstwa, kłótni. Of jealousy. Zazdrości. Of envy. Of revenge. Pragnienia zemsty. All these that have been becoming Lord of my life. We wszystko to wejdź, co stawało się już panem mojego życia. Wejdź w choroby, that have been preventing me from worshiping które you. Nie pozwalały mi wielbić Ciebie. Touch my whole life, oh Lord. Dotknij całego mojego życia, Panie. From my great grandparents. Od pradziadków. Until now. Aż do dziś. Heal me. Uzdrów mnie. From every sickness. Z każdej choroby. That we may have inherited. Którą być może odziedziczyłem. From great grandparents. Od prapradziadków. Through parents. Przez dziadków. And now przez rodziców. We, the grandparents, i teraz the grandchildren. My jako wnukowie mamy heal te choroby. The whole line of my life. Uzdrów całe moje drzewo from genealogiczne. Ze wszystkich wątpliwości. From occultism. Z okultyzmu. From everything that has been a bondage. Ze wszystkiego, co stanowiło związanie i uwolnij swoją moc. To burn the roots. Niech twój ogień płonie w korzeniach that has wszystkiego, been bothering our family. Co przeszkadzało naszym rodzinom. Płomień w korzenie różnych chorób. And release your healing. I uwolnij swoje uzdrowienie. So let your heart wait. A więc niech teraz wasze serca czekają. And you want to surrender your eyes, your head, your ears, oddaj Panu swoje oczy, uszy, usta, język, wszystko co ciebie stanowi, wszystko czym jesteś. Deep down your heart. I głęboko w sercu my soul glorify the Lord. Powiedz, wielbi dusza moja Pana. Like Mother Mary. Tak jak Maryja Matka. My spirit. A mój duch rejoices raduje się in God, w Bogu, my Savior. Moim Zbawcy. So, dusza, your spirit with joy, O God our Father. A więc uwolnij swojego ducha, because Boże your nasz joy Ojcze, uwolnij ducha i radości, bo Twoja radość the daje joy mi siłę. Of the Lord gives me strength. Bo radość w Panu daje mi siłę. The joy of the Lord gives strength to those who have got cancer, radość to those who have got high blood pressure, diabetes, to the cripples, to the blind. Żółtaczkę, the joy of the Lord cukrzycę, is our strength. To those who are desperate, the joy of the Lord tych, którzy są is my strength. To those who have got high blood pressure, the joy
of dla the tych, Lord którzy mają nadciśnienie, radość w Panu my strength jest moją siłą. And Jesus says, a Jezus mówi peace. Pokój. Peace and joy. Pokój i radość. And Jesus says, receive. Jezus if you have mówi, przyjmij. To let Jesus jeśli zdecydowałeś be się pozwolić Jezusowi być swoim Panem we wszystkim, tell him, to I'm rejecting powiedz this, Mu, I'm rejecting odrzucam this, to, this in my odrzucam life. Tamto, odrzucam to w swoim życiu. Powiedz Mu. Możesz nawet wyjść z tego miejsca, gdzie stoisz i zrobić krok do przodu i powiedzieć, wychodzę z królestwa szatana do królestwa Jezusa. Zrób krok do przodu. Porusz się do przodu. Zrobiłeś krok, from the kingdom wyszedłeś of Satan z królestwa szatana to the kingship i wszedłeś of Jesus pod panowanie, the Lord, królowanie Jezusa and Chrystusa, Savior. Pana i Zbawiciela. And you have to check in your home some other things, i musisz objects. Sprawdzić w swoim domu, co tam jest, jakie przedmioty. Which proclaim signs of the devil, you are going to remove them. Czy nie masz tam przypadkiem przedmiotów, które głoszą królestwo diabła? Usuń te przedmioty. The joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. Yes, Lord, release the tak, joy. Panie, uwolnij radość. We need your joy, oh potrzebujemy Lord, Twojej radości, to Panie, empower us, to strengthen która us, da nam moc to i umocni nas, heaven, byśmy doświadczyli nieba, to see you, byśmy widzieli Ciebie, to look into your heart, i byśmy look into patrzyli our heart, w Twoje serce, tak jak Ty patrzysz w nasze serce, with unfathomable love, tą niewyobrażalną miłością, abundance of life. Obfitość życia. I recognize people are just holding that joy in the chest. I widzę, że powstrzymujecie tą radość w piersiach. The joy is there, but the laughter are a sign. Czujecie w sobie radość, ale śmiech jest znakiem, given you that joy and peace, że Pan wlał w was pokój, przemianę i uzdrowienie. Removing shame, removing shyness from our face. Shining with the face zabiera of nieśmiałość, God. A zaczynacie lśnić. The face of Jesus. Lśnić jak twarz Jezusa, jak twarz Boga. There it goes. No i proszę. Don't waste time on focusing nie on yourself. Focus on what the Lord is doing to you. Nie koncentruj się na innych. Skup się na tym, co Pan robi z tobą. The joy of the Lord. Radość w Panu. Is your strength. Jest twoją siłą. You have decided to do the right things. Zdecydowałeś się zrobić właściwą rzecz. Says the Lord. Mówi Pan. That's why I give you. Dlatego daję a lot of joy, ci dużo radości. More than others. Więcej radości niż innym. Ha, ha, ha.
Experience of heaven. Doświadczenie nieba. Of course, priests can't laugh. Oczywiście kapłani nie mogą się śmiać. And men have only to look at the women laughing. Mężczyźni mają tylko się przyglądać kobietom, które się śmieją. In heaven, there's no. In heaven, all are the same, childlike. No ale w niebie wszyscy są tacy sami, jak dzieci. The joy of the Lord is the strength of everyone of us here present. Radość Panu jest siłą każdego z nas, kto tu jest. It's not our own joy like the other joys. Jest to nasza własna radość. It is the healing joy. Jest to radość, która uzdrawia, rozlanie się Ducha Świętego. I pojawiają się rezultatem przyjścia Ducha Świętego są Jego owoce, więc radość. And I recognize people are being healed from I rozeznaję, że są tu osoby, które są uzdrawiane z problemów z nerkami. And people have not been hearing well, beginning to hear properly. I osoby, które nie słyszały prawidłowo, zaczynają słyszeć. There is a lot of move in the abdomen. Jest wielkie poruszenie w brzuchach. Purification. Oczyszczenie. Anointing. Namaszczenie. Of God is a wedding time. Namaszczenie przez Boga, więc jest to czas zaślubin. Gody i przygotowanie, i przychodzi Jezus, by zamieszkać w naszych sercach na nowy sposób, bardziej niż kiedykolwiek. I recognize people are being healed from diabetes. I rozeznaję, że są tu osoby uzdrawiane z cukrzycy. I recognize people are being healed from I rozeznaję, że jesteście uzdrawiani z bólów głowy. Some people see themselves in a strange manner. Niektórzy they don't know what is happening. Nie they don't wiedzą, know what they are. They need to go to the hospital. Czy dizzy, mają iść do szpitala, bo funny. Kręci im się w głowie it i dziwnie się czują. A to Pan przemienia całe twoje życie. Migraines are being healed. Jesteście uzdrawiani z migreny. You see, some people feel as if there is a lots of things getting out of the head. Niektórzy z was czują, że wiele wychodzi z ich głów. It's transformation. To jest przemiana. The back of your head is getting relaxed. Czujesz się zrelaksowany, szczególnie z tyłu twojej głowy przestaje być tak napięty. And the prayer of David, let my bones Dawida, dance with joy. Niech moje kości tańczą z radości. So we pray that the Father God will pray in the name of Jesus, Boże Ojcze, that the bones Jezusa, by kości, that have been broken, które były złamane, the hearts that have been broken, i serca, które były złamane, the muscles that could not work well, i mięśnie, które nie działają prawidłowo, the hearts that have been broken, i serca złamane, all that is not well in us, i wszystko, co w nas let jest it nie dance tak, with joy. Niech to wszystko zacznie tańczyć z radości.
And we give glory, glory be to Father, and to Son, i Synowi, and to the Holy Spirit, i Duchowi Świętemu, as it was in the beginning, jak była na początku, is now and ever shall be, i zawsze, world without i na wieki end. Wieku. Amen. And we im oisa is sena i duha świętego. Amen. Bardzo dziękuję.